Cześć, witajcie! Dzisiaj pokażę Wam, jak zmienić wygląd ściany za pomocą małej, zgrabnej, drobnej listewki. Zapraszam na odcinek. Sztukaterie angielskie, bo właśnie ten temat w dzisiejszym odcinku troszeczkę sobie szerzej omówimy, to w ostatnim czasie bardzo popularny efekt dekoracyjny. Efekt, który można zrobić naprawdę niewielkim nakładem sił i niewielkim nakładem finansowym. Jeżeli lubimy nieco bardziej stylizowane wnętrza, to za pomocą niewielkich listewek możemy naprawdę zmienić cały charakter naszego pomieszczenia, naszego salonu bądź sypialni. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak właśnie za pomocą cieniuteńkich listew zrobiłem parę dosłownie prostokątów, które naprawdę w dużej mierze zmieniły wygląd i charakter wnętrza, w którym te dekoracje robiłem. Sztukaterie angielskie mogą być właśnie bardzo minimalistyczne, tak jak powiedziałem, parę listewek pomalowanych farbą w kolorze ścian lub w innym kolorze, lub też mogą być dość mocno dekoracyjne. Listew sztukaterii jest na rynku tak dużo, że możemy z nich stworzyć naprawdę efektowne, stylizowane angielskie wnętrza. Możemy to połączyć na przykład z tapetami, jak również możemy połączyć to na przykład z jakimiś efektami dekoracyjnymi. W dużej mierze zdarza się, że sprzedaję listwy właśnie sztukateryjne jako rama lustra, po to, żeby właśnie to lustro było bardziej udekorowane, żeby wyglądało nieco bardziej stylowo. Także za chwilę pokażę Wam parę przykładów, zerknijcie, co można ze sztukaterii zrobić, a następnie przejdziemy sobie właśnie do omówienia owej sztukaterii, czyli materiału, z którego najlepiej zrobić właśnie sztukaterię angielską. Zapraszam na dalszą część prezentacji. Z czego stworzyć tego typu sztukaterię? Ano z wszelkiego rodzaju listew polimerowych. Listew wykonanych z twardych polimerów. Wszelkiego rodzaju listwy, które występują na rynku pod nazwami na przykład duropolimer, czy też polistyren HD, czy też poliuretan, to jest wszystko grupa listew polimerowych, właśnie wykonanych z takich twardych polimerów. Jaka cecha charakterystyczna jest tych listew? Właśnie to, co już wspominałem, że jest to właśnie listwa twarda, odporna na uszkodzenia mechaniczne, co jest dość istotne właśnie w tworzeniu sztukaterii angielskich, ponieważ te sztukaterie najczęściej montujemy gdzieś tak do 1,50 m, no i w tym miejscu te sztukaterie są dość mocno narażone na uszkodzenia. Jakieś krzesło przesunięte do tyłu, czy stół przesunięty, czy też po prostu normalne uszkodzenie mechaniczne może wyrządzić takim delikatnym listwom krzywdę. Tym listwom raczej na pewno nic się nie stanie, bo jak już powiedziałem, są to właśnie listwy twarde, odporne na uszkodzenia mechaniczne. Nawet jeżeli gdzieś tam taka listwa się zadrapie, to jest bardzo łatwa forma tej renowacji tej listwy. Wystarczy gdzieś tam po prostu zaszpachlować, przemalować i nie ma z tym żadnego problemu. Wielokrotnie mi się zdarzało, że gdzieś tam odmalowywałem ściany i przy okazji odmalowywałem również i naprawiałem listwy. Wyglądały po prostu jak nowe. Nie ma z tym naprawdę najmniejszego problemu. Drugą cechą charakterystyczną właśnie tego typu listew to jest kompletna niewrażliwość na wodę, czyli te listwy można wrzucić do wody, nic się z nim kompletnie nie stanie. Czyli jeżeli stworzymy taką sztukaterię z cokołami przypodłogowymi, z jakimiś listwami naściennymi i gdzieś nam by się wylała woda, nie musimy się kompletnie tym przejmować, ponieważ te listwy są w ogóle nienasiągliwe. Woda nie robi z tym listwom żadnej krzywdy. Kolejną fajną cechą tych listew to jest to, że możemy je po prostu malować w dowolną kolorystykę, jaką nam
jaka nam przyjdzie do głowy. Możemy te listwy malować tak samo jak ściany, możemy te listwy malować w jakieś inne kolory, nie ma z tym najmniejszego problemu. Możemy też te listwy malować wielokrotnie, czyli tak jak po prostu odmalowujemy ściany, tak samo możemy odmalowywać tego typu listwy. To jest naprawdę cecha charakterystyczna tych listew, bo najczęściej mamy listwy takich standardowych MDF-ów, czy jakichś tam powlekanych HDF-ów. Te listwy po paru latach już napęczniały od wilgoci, gdzieś tam się pouszkadzały i są po prostu do wyrzucenia, a właśnie tego typu listwy możemy spokojnie odnawiać i nie ma z tym problemu, mogą one dobrze wyglądać na długie lata i tak samo jak malujemy ściany, tak samo możemy malować tego typu listwy sztukateryjne. Jak widać, jest tutaj spora walizka z różnymi wzorami. Są takie malutkie listewki wąskie, które za chwilkę Wam zaprezentuję na tym, jak kleiłem właśnie tego typu malutką listwę na ścianie. Za pomocą właśnie tej listewki stworzyłem parę prostokątów, no i wyszło dość ciekawie, wyszła właśnie taka dekoracja sztukaterii angielskiej. Ale są też listwy bardzo bogato zrobione, takie listwy, które, z których możemy zrobić rzeczywiście takie iście pałacowe wnętrze. Także wczoraj była koronacja króla Karola, także też tutaj możemy troszeczkę sobie unieść tym tematem i zrobić sobie w domu na przykład takie pałacowe wnętrze. Oczywiście to są żarty, ale jeżeli ktoś lubuje się w takim klimacie, za pomocą właśnie tego typu sztukaterii można stworzyć naprawdę ciekawe wnętrza. Sztukateria też jest łatwa w montażu, ponieważ kleimy je na klej systemowy. Można też to kleić jakimiś klejami swoimi montażowymi, jeżeli po prostu mamy takie ulubione, też to nie ma z tym problemu, nie trzeba tylko się trzymać tych dedykowanych, ale warto, ponieważ te kleje, które są dedykowane do montażu tych listew, nimi również możemy listwę obrobić, też ją możemy skleić na łączeniach, także te listwy montowane są na klejach systemowych i te kleje są naprawdę przyzwoite tej jakości. Także tak to wygląda, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju sztukaterię. Ten temat sztukaterii angielskich będę jeszcze rozwinął na moim kanale wielokrotnie, ponieważ to jest naprawdę ogromny temat rzeka, a na tą chwilę pokażę Wam właśnie taką minimalistyczną formę, czyli tak jak powiedziałem na samym początku, drobna listewka, parę prostokątów, no i fajna zmiana, akurat tutaj była odpowiednio sypialnia i salon. Także zapraszam Was zaraz na prezentację tego, co po prostu zrobiłem u klienta. Zapraszam serdecznie. Zauważyć, wystarczyło parę prostokątów, by zmienić klimat całego pomieszczenia. Moi drodzy, jeżeli interesują Was tego typu właśnie sztukaterie, jeżeli chcielibyście coś takiego wprowadzić do siebie na przykład do domu, możecie pisać do mnie w komentarzach lub w mailach, mogę Wam wysłać katalogi w formie elektronicznej, ponieważ ja jestem również dystrybutorem wszystkich tych listew sztukateryjnych. Mam w swojej ofercie sztukaterię wielu producentów, także naprawdę mogę Wam zaoferować ogromną ilość różnego rodzaju wzorów. Oczywiście, tak jak powiedziałem, mogę Wam wysłać to w formie elektronicznej. Listwy tak samo zamówione u mnie mogą zostać wysłane do Was bezpośrednio na miejsce, do danego miejsca, gdzie będzie to
montowany. Jeżeli podobał Wam się ten dzisiejszy odcinek, również piszcie w komentarzach, wrzucajcie łapkę w górę, bo to zawsze miłe. No i subskrybujcie mój kanał, żeby ten kanał się mógł rozwijać, no i żebym Wam mógł pokazywać jeszcze wiele różnych ciekawych tematów związanych z dekoracją, z różnymi efektami dekoracyjnymi w Waszych mieszkaniach, domach. No i cóż, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć. Lulu, lulu, God save the king. Lulu, lulu. Lulu. Co miałem powiedzieć? Zapomniałem.